Historia nie pozostaje niezmienna, cały czas się rozwija. Wraz z upływem czasu coraz lepiej rozumiemy przeszłość. Ale przekonania trudno zmienić, a pierwsze wrażenia pozostają bliskie sercu. Aby poznać historyczną prawdę, trzeba odłożyć na bok utarte przekonania i spojrzeć na wydarzenia z nowej perspektywy. Wielu historyków uznało Adolfa Hitlera za genialnego stratega, ale czy naprawdę nim był? Wielkie mity historii. Listopada 1939 roku. Nad Europą zebrały się czarne chmury. Führer wzywa 200 swoich generałów. Zaledwie w rok Wehrmacht podbił kraj Sudetów, Czechosłowację i Polskę. Ale Hitlerowi to nie wystarczy. Przemawia bez wahania, nakazując kontynuowanie wojny i niezwłoczny atak na Francję i Wielką Brytanię. Nadeszła pora największej bitwy o przyszłość niemieckiego narodu. Słuchacze są wstrząśnięci. Dla dowódców niemieckiej armii to samobójczy plan. Ale Hitler jest niewzruszony i wymaga posłuszeństwa od swych generałów. Nigdy nie przeszedł szkolenia wojskowego, nie został oficerem ani nie dowodził choćby batalionem. Ale jest przekonany, że jego instynkt przewyższa ich stopnie. Wojskowy geniusz Hitlera. Niemiecki sztab zabiera się do pracy. Tym razem wrogowie są silniejsi od III Rzeszy. Francja ma największą armię w Europie, a Wielka Brytania nie została podbita od 900 lat. Oba kraje mogą zmobilizować do 8 milionów żołnierzy, przy 3 milionach w Niemczech. Hitler jednak ignoruje liczby i plany kampanii. Twierdzi, że ma dar upraszczania spraw, skupiania się na rzeczach najistotniejszych, a generałowie posługują się przestarzałymi kategoriami. Jednak to jeden z generałów umożliwia mu podążenie za głosem instynktu. 17 lutego 1940 roku spotyka się z najbardziej radykalnym strategiem Wehrmachtu, Erichem von Manstein'em. Tak jak Hitler uważa on, że powinni uderzyć z zaskoczenia, atak zaś musi być śmiały. Z tym, że Manstein polega na doświadczeniu wojskowym, którego brakuje kanclerzowi. Proponuje nowatorski plan kampanii i gwarantuje jego powodzenie. Thank you.
10 maja 1940 roku wprowadzony zostaje w życie pierwszy etap planu. Luftwaffe rozpoczyna bombardowanie francuskich, belgijskich i holenderskich lotnisk. Ponad 100 samolotów zostaje zniszczonych, zanim zdąży wystartować. Następnego dnia Wehrmacht atakuje Belgię i Holandię. Francja i Wielka Brytania wysyłają najlepsze wojska, by powstrzymać wroga. Nie są świadome tego, co je czeka. Francja i Wielka Brytania ruszają na pomoc zaatakowanym krajom, wysyłając swoje wojska. Cywile ze wzruszeniem witają forpocztę aliantów. Wojska te wpadły w pułapkę. Niemiecka ofensywa w Belgii to dywersja. Główne uderzenie następuje w niespodziewanym miejscu, w Ardenach, uznawanych dotąd za nieprzebyte dla czołgów. Ten śmiały atak to klucz do sukcesu Hitlera. Manstein'owi jednak to nie wystarcza. Uznaje on, że należy zająć Sedan, zanim Francuzi zwietrzą podstęp. Zamierza to zrobić w rekordowym czasie 5 dni. Zadanie to przypada generałowi Heinzowi Guderianowi, który jest zagorzałym fanem planu Manstein'a. Cieszy się on na okazję, by udowodnić siłę i mobilność swoich czołgów. Guderian podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, rzucając wyzwanie czołgistom. Mają dotrzeć do Mozy w 3 dni, a 4 zająć Sedan. Tylko 4 dni. Planiści Wehrmachtu są przerażeni. Odliczanie zaczyna się 10 maja. Czołgi Guderiana rozpoczynają wyścig. Pancery nie zwalniają, by ominąć przeszkody. Improwizują i szturmują wzgórza. To niebywałe osiągnięcie. Rozproszone francuskie wojska wpadają w panikę w obliczu takiego ataku. 2 dni później Guderian osiąga cel. Zostało mu tylko 10 kilometrów do Sedan. Francuscy lotnicy dostrzegają ten błyskawiczny marsz. Na zdjęciach lotniczych jasno widać sytuację. Jednak francuski sztab nie daje im wiary. Uważa, że Niemcy prowadzą ofensywę tylko w jednym miejscu, na północy w Belgii, gdzie koncentrują się wojska aliantów. Zdjęcia z kolejnej nocy znowu pokazują postępujące niemieckie czołgi. Szef francuskiego wywiadu nie wierzy własnym oczom, uznaje, że to gra świateł. Guderianowi sprzyja szczęście. Nagle jednak tyły jego armii stają w ogromnym korku. Ani Manstein, ani Hitler nie przewidzieli, że w Belgii jest za mało dróg dla tak licznej armii. Żołnierzy przejmuje strach. Stanowią idealny cel do bombardowania.
Jednak brak koordynacji sprawia, że alianci zaprzepaszczają drugą szansę na powstrzymanie inwazji. Ostatnim czołgom udaje się dołączyć do reszty wojsk Guderiana. Nawet wady planu Manstein'a nie krzyżują Niemcom szyków. Wkrótce niemieckie wojska stają na brzegu Mozy. Nadchodzi chwila prawdy. Rzeka stanowi ostatnią przeszkodę na drodze do zwycięstwa Guderiana. Jego żołnierze znajdują się w zasięgu francuskiej artylerii. Sześćdziesiąt tysięcy ludzi i 22 tysiące pojazdów muszą sforsować rzekę pod ostrzałem. Osłaniają ich sztukasy bombardujące francuskie pozycje. Dzięki nim czołgi Guderiana przedostają się na drugi brzeg niemal bez strat. W niecałe 4 dni Niemcy zdobywają Sedan. Strategia Manstein'a powiodła się. Żołnierze, którzy nie spali od 3 dni, są w niebo wzięci. Po otrzymaniu wieści o zwycięstwie Hitler pisze: to cud, prawdziwy cud. Nie liczył na taki sukces. Ale u progu totalnego zwycięstwa naraża sukces operacji na szwank. Guderian, który nie czekając na rozkaz wykonał plan Manstein'a, zepchnął aliantów do kanału La Manche. Otoczył 300 tysięcy brytyjskich żołnierzy w Dunkierce. Znaleźli się oni na łasce Wehrmachtu. Tym razem Hitler jest ostrożny, wręcz do przesady. Szef sztabu stwierdza, że Führer nie chce ryzykować. Obawia się kontrataku, który mógłby zagrozić jego drogocennym czołgom. Strateg amator panikuje. Zmienia rozkazy polowe. 24 maja potwierdza, że czołgi mają się zatrzymać. To Luftwaffe ma pokonać aliantów. Niemieckiemu lotnictwu zaczyna brakować samolotów do walki z RAF-em, który przybył na odsiecz oblężonym. Przez 2 dni wojskowi próbują nakłonić Hitlera do zmiany zdania. Na próżno. Kiedy Führer zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo wymyka mu się z rąk, brytyjskie wojska są poza jego zasięgiem. Brytyjczycy wykorzystują chwilę wytchnienia, by uciec na wyspy. Przeżyli. Mogą walczyć dalej. Winston Churchill wygłasza słynne słowa: obronimy naszą wyspę bez względu na cenę. Po kres sił nigdy się nie poddamy. Hitler nie spodziewał się takiej determinacji, ale dla niego liczy się tylko pewne zwycięstwo nad Francuzami. Stary wróg został pokonany. 22 czerwca 1940 roku rząd marszałka Petena podpisuje zawieszenie broni. Na prośbę kanclerza Rzeszy ceremonia odbywa się w Kąpieli, w tym samym wagonie, w którym przypieczętowano klęskę Niemiec w 1918 roku.
Hitler triumfalnie wraca do Berlina. Führer sprawił, że Niemcy znowu stały się wielkie. Rodacy podzielają jego przekonanie, że Wielka Brytania, pozbawiona sojusznika, skapituluje. Tysiące Berlińczyków przybywają na spotkanie z kanclerzem. Niektórzy z nich czekają 6 godzin, by móc go zobaczyć. Jeden młody żołnierz opisuje to słowami: "Dla mnie to największy człowiek na świecie, jest niemal jak wszechmogący Bóg". Sam Hitler jest zdumiony powodzeniem. Hermann Göring zachwyca się wodzem, mówiąc: "Geniusz Adolfa Hitlera zmienił sposób prowadzenia wojen". Führer podziela tę opinię. Jest przekonany, że dowiódł wyższości swojej intuicji i wymyślił nowy rodzaj wojny – Blitzkrieg, czyli wojnę błyskawiczną. Nie wspomina o kluczowej roli generała Mannsteina. Hitler nigdy nie przyzna, że plan nie był jego pomysłem. Führer uznaje się za największego stratega wszechczasów. W grudniu 1940 roku decyduje się napaść na nowego wroga. Związek Sowiecki, kraj o wielokrotnie większej powierzchni niż Francja i Belgia. Uważa, że III Rzesza musi zdobyć dość przestrzeni, by rasa aryjska mogła przetrwać. Nadchodzi sposobna chwila. Armia Czerwona jest osłabiona, a dowództwo przetrzebione czystkami Stalina. Wehrmacht natomiast jest u szczytu formy. Generałowie podzielają pewność siebie Hitlera i podsycają jego ambicje. Führer nie docenia jednak nowego wroga. To fundamentalny błąd. Przechwala się, mówiąc: "Wojna ze Związkiem Sowieckim będzie kaszką z mleczkiem". Czerwca 1941 roku 3,5 miliona żołnierzy rusza na terytorium Związku Sowieckiego, rozpoczynając operację Barbarossa. Celem jest szybki atak na Armię Czerwoną i pokonanie jej tak jak Francuzów. Element zaskoczenia jest po stronie napastników. Rosjanie zostają zmiażdżeni. W pierwszym tygodniu walk co 2 sekundy ginie sowiecki żołnierz. Trzy miesiące Wehrmacht zdobywa kontrolę nad linią frontu mierzącą 2000 kilometrów. Sam Stalin jest w szoku. Mówi się nawet, że popada w apatię i depresję. Z dala od pola bitwy Hitler wyraża zadowolenie z postępów wojsk oraz swych dowódców zajętych eksterminacją rosyjskich Żydów. Inwazja na Związek Sowiecki toczy się w imię zapewnienia przestrzeni do życia.
to pierwsza na świecie ludobójcza wojna. Nazistowska machina wojenna znajduje się na usługach antysemickiej ideologii, którą Hitler wyznawał od lat 20. XX wieku. Prawdziwa walka to taka, po której wróg krzyczy z rozpaczy. Kwestię żydowską można rozwiązać tylko siłowo. Na Białorusi i Ukrainie, w Estonii i na Litwie Niemcy systematycznie mordują Żydów, mężczyzn, kobiety i dzieci. Zajmuje się tym SS, wspierane przez równie antysemicki Wehrmacht. W akcje zaangażowani są wszyscy, od prostych żołnierzy po najwyższych rangą dowódców. Na początku grudnia 1941 roku generał Manstein, genialny strateg frontu zachodniego, wydaje rozkaz zabicia przed Bożym Narodzeniem wszystkich Żydów płci męskiej w Symferopolu na Krymie. Aby tego dokonać, państwo zapewnia mu katów, pojazdy, paliwo i żołnierzy. W niecałe 3 tygodnie rozstrzelanych zostaje 11 tysięcy osób. W trakcie pierwszego roku okupacji w hekatombie ginie prawie 1 000 000 Żydów. Wojna postępuje błyskawicznie. Hitler stwierdza, że wojna jest już niemal wygrana. Jest tak pewny siebie, że udaje się w podróż po Ukrainie. Zostaje nagrany wśród żołnierzy. To już nie tylko głowa państwa, ale doświadczony wódz cieszący się szacunkiem armii. To jedna z ostatnich takich wizyt. Jego makabryczna ideologia sprawia, że popełnia ogromny błąd. To sam Hitler obiera jako główny cel Leningrad, drugie co do wielkości miasto w Związku Sowieckim. Ale w trakcie operacji Führer zmienia zdanie. Nie chce już szturmować miasta, lecz je oblegać. Wziąć 2,5 miliona mieszkańców głodem. Są dla Hitlera obciążeniem. Rzeszy nie interesują tereny na północy Rosji, może więc wyeliminować tamtejszą ludność. Żołnierze przygotowują okopy, gdyż oblężenie ma trwać miesiącami. Jesienią 1941 niemal 200 tysięcy żołnierzy zostaje unieruchomionych. To duża strata dla trwającej ofensywy. Wehrmacht nigdy nie podbije miasta, a Hitler przegra tę ważną bitwę. Jego jedyną szansą na zmuszenie Związku Sowieckiego do kapitulacji było zdobycie Moskwy. Generałowie nalegali na to od miesięcy, ale Hitler nie chciał o tym słyszeć nawet przed rozpoczęciem inwazji. Twierdził, że nie popełni tego samego błędu co Napoleon. Generał Jodl komentuje, że wodza na myśl o Moskwie przebiega dreszcz. Ostatecznie jednak Hitler ulega namowom. Według prognoz pogody sroga rosyjska zima nie nadejdzie jeszcze przez 2 miesiące, ale już jesień sprawia, że drogi stają się trudno przejezdne.
czołgi są w stanie pokonać niecałe 15 km dziennie zamiast planowanych 75. Listopada 1941 roku żołnierzy zaskakuje pierwszy śnieg. Kilka dni później nadchodzi śnieżna zamieć. Plan ataku od początku był zły, wdrożony w nieprzemyślany sposób. Do wojsk niemieckich dociera tylko 1/3 dostaw. Są zbyt daleko od baz. Guderian przekroczył Ardeny w 4 dni, ale tu jego czołgi są bezużyteczne. Jego żołnierze zaś wycieńczeni. Temperatura spada do minus 30 stopni Celsjusza. 5 grudnia z ciężkim sercem ogłasza, że jego wojska nie są w stanie ruszyć dalej. Wtedy atakują Sowieci. Ich zmasowana kontrofensywa zaskakuje Niemców. Armia Czerwona wykorzystuje wszystkie zasoby. Rzuca do walki żołnierzy na nartach i lekkie czołgi. Cywile zostają zmobilizowani do obrony Moskwy. Generał Żukow ma do dyspozycji 10 gotowych do boju armii i rzuca je na Wehrmacht. Atakowani i rozproszeni po rozciągniętym froncie, Niemcy zmuszeni są do odwrotu. Atak jest tak gwałtowny, że Guderian nie jest w stanie stawić oporu. Do boju powołani są wszyscy z zaplecza logistycznego, kierowcy, stajenni, nawet piekarze. Sytuacja jest krytyczna. Tak jak Napoleon, Hitler musi się wycofać. Wehrmacht traci w odwrocie dziesiątki tysięcy dział i ciężarówek oraz ponad 10 tysięcy żołnierzy. Uwaga, mówi Moskwa. Oto najświeższe wiadomości. Niemiecki plan okrążenia i podbicia stolicy nie powiódł się. Wróg został pokonany. Moskwa jest bezpieczna. Sowieci mogą odetchnąć. Dzięki wsparciu propagandy wraca nadzieja. Stan zdrowia Stalina poprawia się. Reorganizuje on Armię Czerwoną i ewakuuje 1500 fabryk uzbrojenia, by nie przejęli ich Niemcy. Sowieci produkują 2 razy więcej czołgów niż III Rzesza. Dniami i nocami w fabrykach pracują kobiety, emeryci i młodzież. Koniec ze świętami czy dniami wolnymi. Całe społeczeństwo bierze udział w wysiłku wojennym.
Hitler źle znosi porażkę. Wojna na wschodzie nie jest już kaszką z mleczkiem. Myślał, że Sowieci poddadzą się po pierwszych walkach. Jeden raz dostrzegł swój błąd. Na jednym nagraniu zdradził, co naprawdę myśli. Nie mamy dokładnego pojęcia o tym, do czego zdolny jest ich przemysł. Mają niewyobrażalne ilości uzbrojenia. Gdyby jeden z generałów powiedział, że może zebrać 35 tysięcy czołgów, odparłbym, że na pewno widzi podwójnie, ma halucynację. Jednak kanclerz nigdy nie przyznał się do błędu wobec sztabu i swojego narodu. W berlińskim pałacu sportu winą za porażkę obarcza pogodę. Poza Rosjanami musieliśmy stawić czoła temperaturą do minus 45 stopni. W takim zimnie, do którego nie przywykły nasze wojska, walczyć jest równie ciężko, co na spalonej słońcem pustyni. Naród niemiecki robi dobrą minę do złej gry, ale jest rozczarowany. Hitler obiecywał błyskawiczne zwycięstwo. Jasne stało się jednak, że wojna potrwa dłużej. Niebawem żołnierze wrócą na front. Po raz pierwszy zasiano w nich ziarno zwątpienia. Zastanawiają się, czy Führer jednak nie jest nieomylny. Lecz Hitler nie wątpi w siebie. Porażkę Blitzkriegu na wschodzie przypisuje niekompetencji generałów. Odpowiedzialny za inwazję von Brauchitsch zostaje pozbawiony dowództwa. Hitler zastępuje go jedyną osobą, której ufa. Samym sobą. Pomimo fatalnej sytuacji na froncie, pierwszą decyzją wodza jest zakazanie wszelkich odwrotów. Generał Guderian ostrzega, że spowoduje to utratę najlepszych oficerów. Jednak Hitler odparowuje: mam prawo wymagać, by każdy żołnierz był gotów oddać życie. Nie będę tolerował sprzeciwu. Guderian także traci stanowisko. Tej zimy jeszcze 35 generałów podzieli ten sam los. Hitlerowi wydaje się, że dowodzenie armią to formalność. Fakty jednak dowiodą, że się myli. Hitler przejmuje też zarządzanie logistyką Wehrmachtu. To kluczowa kwestia, gdyż armii zaczęło się kończyć paliwo. Wystarczy go tylko na 3 miesiące. Hitler obmyśla więc ryzykowny plan. Chce przejąć pola naftowe na Kaukazie, jednocześnie osłabiając Związek Sowiecki. Upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Kluczowym elementem jest czas. Najszybsze byłoby odcięcie Moskwy od dostarczanej Wołgą ropy. Hitler wyznacza na tej rzece punkt strategiczny. Stalingrad. Nie chce zaatakować go ze względu na nazwę, lecz na fabryki uzbrojenia. Latem 1942 roku Wehrmacht rusza do boju. Jednak wojska przemieszczają się zbyt wolno jak na gust Hitlera. Wódz jest niecierpliwy. Zmienia więc strategię. By przejąć również pola naftowe zaopatrujące Stalingrad, dzieli swą armię na dwie.
Każdy z dwóch frontów zostaje osłabiony. Strateg amator nie wątpi jednak, że plan się powiedzie. Szef jego sztabu jest przerażony, stwierdza, że chroniczne niedocenianie wroga staje się niebezpieczne. Wkrótce historia przyzna mu rację. Niemcy tracą nadzieję u podnóża Kaukazu. Potrzebna im ropa stoi w płomieniach. Armia Czerwona zniszczyła pola naftowe, zanim wpadły w ręce wroga. Nie mogła dopuścić, by Wehrmacht zdobył sowieckie czarne złoto. Hitlera czekał jednak jeszcze większy cios. W Stalingradzie Duma Rzeszy 6. Armia popada w tarapaty. Armia Czerwona stawia jej opór i wciąga w pierwszą w historii świata wielką bitwę miejską. To walki na bliski dystans. Żołnierze giną, próbując przejąć kolejną przecznicę, klatkę schodową czy piętro bloku. W 3 miesiącach piekła 6. Armia wciąż nie jest bliska zwycięstwa, zaś żołnierze są wyczerpani. Hitler obiecywał, że miasto padnie w 8 dni. W trakcie zaciekłych walk mówił jeszcze: nikt nam się nie oprze, możecie mi wierzyć. Zdewastowany Stalingrad stracił znaczenie strategiczne, ale Hitler nie chce stracić twarzy przed swym ludem. Uwaga, znowu wzywamy Stalingrad. Tu Stalingrad. Nocą 24 grudnia 1942 roku nadano transmisję, która symulowała nagranie z pola bitwy. Oczywiście cichej nocy nie nagrano w oblężonym mieście. Prezenty gwiazdkowe wysłane przez ludność Niemiec nie dotrą na front. Nic dziwnego, bo żołnierze 6. Armii umierali w tym czasie z powodu chłodu, głodu i chorób. Jeden z żołnierzy pisał: Hitler nas tu porzucił, to dla nas koniec. Rankiem 3 lutego następnego roku 90 tysięcy uchodźców z piekła oddaje się w ręce Sowietów. Feldmarszałek Paulus wybrał niewolę zamiast samobójstwa. Hitler wpadł w furię. Porażka pod Stalingradem to punkt zwrotny w oczach opinii publicznej. Niektórzy rodzice, których synowie zginęli w mieście, przestają używać pozdrowienia Heil Hitler. Po raz pierwszy winą obarcza się Führera. Na Uniwersytecie Monachijskim pojawia się graffiti określające go mianem mordercy Stalingradu czy masowego mordercy. Pewna podziemna gazeta cieszy się, że wódz został skopany. Gestapo szybko przejmuje pamflety. Hitler traci zaufanie nawet w szeregach armii. Pewien oficer, Winrich Baer, mówi: cały podziw, jaki miałem dla Hitlera jako wodza, człowieka i naszego Führera, przepadł na zawsze.
Hitler jest oszołomiony porażką. Nie ma odwagi, by ogłosić ją wobec Niemców. Ukrywa się. Ma obsesję na punkcie wojny, myśli tylko o niej. Cierpi na bezsenność i bierze środki uspokajające, pomału zmieniając się we wrak człowieka. Pocieszyć go jest w stanie tylko jego pies, Blondie. Generał Guderian, który wraca po roku niełaski, nie poznaje Führera. Komentuje, jest mniej pewny siebie, długo szuka słów, jego lewa dłoń ciągle drży. Następna bitwa ma być rozstrzygająca. Do ofensywy pod Kurskiem wybiera najlepszych żołnierzy, samoloty i najnowocześniejsze czołgi. Sowieckie pojazdy nie są równie zaawansowane, ale jest ich dwa razy więcej. Armia Czerwona szybko zdobywa przewagę. Hitler zmuszony jest do wycofania się. Do czerwca 1943 roku Rzesza nie ma już środków, by pokonać Związek Sowiecki. Ale sytuacja pogarsza się. Hitler musi stawić czoło wrogowi jeszcze potężniejszemu niż Sowieci. Takiemu, którego sam sprowokował. Dwa lata wcześniej, w grudniu 1941 roku, wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym po japońskim ataku na Pearl Harbor. Stawił czoło największej potędze gospodarczej na świecie. Zaryzykował, sądząc, że Amerykanie będą zbyt zajęci walką z Japonią, by ruszyć na odsiecz Londynowi i Moskwie. Nie miał pojęcia, jakiej potędze rzucił wyzwanie. Waszyngton zmobilizował większość armii do walki z III Rzeszą. Roosevelt wysłał ogromną ilość sprzętu wojskowego Brytyjczykom i Sowietom. Pomoc stanowiły nawet konserwy z żywnością, mające poprawić warunki życia żołnierzy. Od tego czasu amerykańskie samoloty nieustannie bombardowały Niemcy. Celem były głównie miasta i ośrodki przemysłowe. Hamburg, Essen i Berlin obrócono w perzynę. Czerwca 1944 roku alianci dokonali bezprecedensowej inwazji w Normandii. Hitlerowi groziło jednak coś jeszcze. Tym razem było to wewnętrzne zagrożenie. Dwudziestego lipca tego roku w jego kwaterze głównej wybucha bomba. Atak przeprowadza garstka oficerów Hitlera. Pochłania on życie czterech ofiar, a sam Führer cudem unika śmierci. Jego brak zaufania do wyższych stopni oficerów przeradza się w paranoję. Stwierdza, wreszcie mam dowody, cały sztab jest skorumpowany. Gdyby nie ci zdrajcy, już dawno byśmy wygrali. Hitler mści się nie tylko na spiskowcach. Nawet bohaterowie jego reżimu płacą za zamach.
Marszałek Rommel, jeden z nielicznych, któremu Führer ufał, zostaje zmuszony do samobójstwa. Hitler w jeszcze większym stopniu zaczyna żyć w świecie fantazji. Tworzy ostatni, szalony plan. Chce zaatakować aliantów w miejscu, gdzie po raz pierwszy dał się poznać jako niezawodny strateg – w Ardenach. Ale intuicja, która pomogła mu 4 lata wcześniej, tym razem go zawiodła. Ten ostatni blitzkrieg nie ma szans powodzenia. Wehrmacht jest zaledwie cieniem wielkiej armii, która rzuciła Europę na kolana. W styczniu 1945 roku zostaje zmiażdżony przez aliancką kontrofensywę. To kompletna porażka. Hitler przyznaje w końcu: wiem, że wojna jest przegrana. Nigdy się nie poddamy. Jeśli mamy przegrać, pociągniemy świat za sobą. Ostatni raz przemawia do narodu niemieckiego. Zmęczonym głosem prosi, by się nie poddawał. Oczekuje, że każdy Niemiec spełni swój obowiązek po kres sił, że będzie zdolny do wszelkich poświęceń, jakich wymaga od niego ojczyzna. Ale nie wszyscy Niemcy chcą oddać życie za Führera. Hitler stracił przypisywaną mu niemal boską moc. Jak opisano to w raporcie tajnych służb, popularna staje się opinia, że Hitler został zesłany z nieba jako kara dla Niemiec. Führer zawiódł. Jego charyzma roztrzaskała się o skały wojny, nędzy, katastrofy i śmierci. Przez ostatnie 9 miesięcy ponad 2 miliony niemieckich żołnierzy oddało życie na ołtarzu jego gniewu. Całe pułki poddają się Amerykanom, często bez walki. Rośnie liczba dezerterów. Gdy klęska wydaje się nieuchronna, priorytetem Hitlera staje się unicestwienie Żydów. Zginęło ich już niemal 6 milionów. Führer rozkazuje, by żadna deportowana osoba nie dostała się żywcem w ręce aliantów. Wszyscy mają zostać rozstrzelani lub wysłani na marsz śmierci. Wiosną 1945 roku Berlin zostaje oblężony przez Armię Czerwoną. Hitler nie opuszcza ruin swojej kancelarii. Kryje się w podziemnym bunkrze. Nie jest już w stanie ukryć choroby Parkinsona. Dowódca obrony Berlina opisywał go, mówiąc, że przerodził się we wrak człowieka. Hitler siedział skulony na krześle z rękami nad mapą. Mówił słabym, ledwo słyszalnym głosem. Jąkał się. Był wykończony. Kwietnia Hitler popełnia samobójstwo. W swoim testamencie winą za porażkę obarcza Żydów i nie przyznaje się do żadnych błędów. Ósmego maja III Rzesza kapituluje. Alianci dzielą łupy. Na horyzoncie wisi zimna wojna, więc wszyscy pragną przypisać sobie zwycięstwo.
Adolf Hitler, współczesne wcielenie zła, przebiegły strateg, który rzucił na kolana Europę, został pokonany. Im potężniejszy wróg, tym większe zwycięstwo. To wygodna teoria, która pozwala uniknąć trudnych kwestii. Dlaczego alianci zignorowali powstanie brązowych koszul? Nie potrafili skoordynować działań i kierowali się sprzecznymi interesami. Zastępuje te zagadnienia wielkim mitem. Kłamstwem, jakoby Hitler był wielkim wodzem. Tak naprawdę zaślepiała go duma i zabójcza ideologia. Samozwańczy strateg okazał się być amatorem, którego błędy popchnęły jego kraj ku katastrofie. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Paweł Rojewski. Czytał Janusz Szydłowski.